Siema, ja jestem Koza, to jest kanał Koza Stream, no a to jest kolejny odcinek kariery Realem Valladolid. No i jestem, słuchajcie, ciekawy, jak to wszystko będzie wyglądało, ponieważ no to jest taki troszeczkę dla nas make or break sezon. No chociaż może jeszcze nie, ale z drugiej strony ja sam czuję taką potrzebę awansu do tej Europy, żeby ruszyć, żeby wejść na kolejny etap. No zobaczymy, jak będzie. Mam nadzieję, słuchajcie, oczywiście tradycyjnie, że taki materiał wam się spodoba, tak jak mi podoba się Orellana Junior, więc mam nadzieję, że będą łapki w górę, że będą wasze subskrypcje. Pamiętajcie, fajnie, żeby ten przycisk był szary zamiast czerwonego. Może się wydawać, że to źle, że jest szary, ale to jest bardzo dobrze, jeżeli jest szary, więc zapraszam, słuchajcie, do subskrypcji, będzie mi bardzo miło i co więcej, zapraszam do komentowania. Jak doskonale wiecie, zadaję wam cykliczne pytania. Był Real, była Barcelona, no to czas na Atletico Madryt. Jaki jest wasz ulubiony piłkarz obecnie grający albo grający w przeszłości? Ja mam troszeczkę nietypowy typ, bo moim ulubionym piłkarzem Atletico Madryt jest Diego Costa. Ale ten Diego Costa, który był w Atletico jeszcze przed transferem do Chelsea, bo to był zupełnie inny piłkarz, o czym doskonale wiemy. Absolutnie piłkarz brudny, którego nienawidziło się jako rywal, ale kogo chciało się mieć w swoim zespole i po swojej stronie, więc Diego Costa był moim zdaniem jednym z takich no, fenomenów po prostu, jeśli chodzi o charakter i tak dalej, więc to muszę powiedzieć, że jest jeden z piłkarzy, do których czułem ogromną sympatię. Teraz no to już nie jest ten sam zawodnik, wiele się zmieniło, kiedy grał w Chelsea, to go absolutnie nie znosiłem, no bo Premier League grał Arsenal, więc tak to wyglądało, słuchajcie, więc ja jestem ciekawy, naprawdę jestem ciekawy waszych typów, jaki jest były zawodnik. Może, nie wiem, Forlana ktoś uwielbia, może Kun Agüero obecnie, ale z czasów Atletico także, więc tak jak mówię, ja Diego Costa, ale ten przedtransferowy. No a my teraz zobaczmy, z jakim Espaniolem zagramy. Czy z tym Espaniolem, który przegrał z Celtą i z Valencją, czy może z tym, który wygrał z Deportivo Alavés? Miejmy nadzieję, że z tym sprzed dwóch meczów. No niestety, z takim średnim, bo zagraliśmy z takim, który z nami remisuje, a nas ten remis absolutnie nie może cieszyć, słuchajcie, bo no walczymy, szarpiemy i staramy się o te oczka, aczkolwiek mam wrażenie, nie spojrzałem na liczbę spotkań, ale muszę zobaczyć, bo wydaje mi się, że tam to wygląda naprawdę przyjemnie, że też oni się potknęli, że też zgubili punkty. Zobaczmy, tak jest, Villarreal 24 spotkania, a nie, bo mamy 25, no to nieważne. Jeśli nie będę grał, mówi Masip, no ale stary, no co ja ci mam powiedzieć, kiedy ty grasz, to wcale nie idzie nam lepiej, niż kiedy między słupkami stoi młody, perspektywiczny. No to jako trener chyba wiadomo, na kogo będę stawiał. No muszę powiedzieć, że ten Orellana mocno rozczarowuje, możliwość potencjału 90, tak więc jest to materiał do tego, żeby gościa po prostu wziąć i sprzedać. No i oczywiście jest to fajna sprawa o tyle, że niby tutaj mówimy o tym, że to jest 600 tysięcy, ale spójrzmy na to, że my za sam scouting zapłaciliśmy 300, więc sprzedając tego jednego piłkarza jesteśmy już 300 tysięcy do przodu, więc no jest to naprawdę sytuacja bardzo przyjemna, dlatego też dodajemy gościa do listy transferowej, no i pora mówić nara. Tak więc coś się kończy, coś zaczyna, naturalna sprawa, co prawda tutaj się nawet nie zaczęło, ale sprzedaż jego jest naturalną sprawą i tak by się nie przebił, więc on sam jest zadowolony z mojej decyzji. Więc no co mogę powiedzieć, bądźmy dla niego mili, słuchajcie, zachowajmy profesjonalizm, a nuż okaże się, że się pomyliliśmy w jego ocenie, jest to piłkarz, który w przyszłości będzie władał futbolem, więc warto by było mieć go wtedy jednak po swojej stronie. Tak więc słuchajcie, czas na mecz z Levante, gramy na wyjeździe, mecz na pewno trudny, jak każdy wyjazdowy. I drugi remis z rzędu, no i to jest coś, co mnie drażni, bo naprawdę zaczynamy znowu gubić te punkty. Co prawda, tracimy do Atletiku 4 oczka, ale oni nie zagrali jeszcze swojego spotkania, więc równie dobrze tracić możemy 7, co już nie będzie takie przyjemne, jak ta czwórka. Zobaczmy, zaraz może oni rozegrają swój mecz. Nie, cały czas czekają, mają odłożone spotkanie, czyli ewidentnie gdzieś tam rywalizują w pucharach. No i teraz tak, Orellana, oferta transferu za tego zawodnika od razu będzie przeze mnie przyjęta. Co prawda dostajemy ofertę poniżej jego wartości, ale już tutaj nie chcę mi się o te drobne kłócić. Cieszę się, że znalazł się ktoś, kto chce po prostu mu zapłacić i tyle. Velasco, słuchajcie, powraca po kontuzji. To cieszy niebywale z tego powodu, że jednak jest to zawodnik, który no miał straszny u nas, no, złamana noga, wypadł na pół roku praktycznie, no bo teoretycznie kontuzja trwa 5 miesięcy, ale jeszcze go nie możemy wrzucać, broń Boże, więc sami rozumiecie. Gramy za Alavés, gramy u siebie, chcę w tym składzie zobaczyć Almadę przede wszystkim, chcę zobaczyć Miguela na ataku, Ricky Puig też jest kontuzjowany, ja szczerze nawet nie zauważyłem, kiedy on nam wypadł, więc tak, Masip też wróci do podstawowego składu na to spotkanie, zobaczymy, czy będziemy wreszcie w stanie zagrać na zero z tyłu. Velasco, tu jeszcze chwilkę odpoczynku, jeszcze chwilkę
chwilkę potrzebujemy, żebyś się zregenerował. Florentino wróci tutaj za Marcosa Antonio i wróci do składu Alcaraz, czyli ten nasz podstawowy zestaw pomocników. No i jeszcze będziemy robili jakąś zmianę? Czy też nie? Marcos, nie, tutaj chciałbym Wiję zobaczyć jako rozgrywającego. Okej, tak więc czymś takim wyjdziemy. No wydaje się, że jest to zestawienie całkiem mocne. Emerson jeszcze powróci do jedenastki. No i miejmy nadzieję, że w wyniku tych wszystkich zmian będziemy w stanie wreszcie dopisać sobie 3 punkty, a nie jeden w tabeli. Ponieważ dzieli nas 7 oczek od Atletico Bilbao. To nie jest dużo, bo spotkań jeszcze została naprawdę masa, no tylko musimy złapać ten odpowiedni rytm. Wygrywamy 1-0, no z trenera, bo czułem, że Miguel jak zagra, to strzeli. Zagraliśmy na 0 z tyłu, to też powinno nas cieszyć, ale no powiem szczerze, zaciął się nam troszeczkę Rodrigo, może już jest myślami w Madrycie i tym, jak będzie wyglądała jego przyszłość w klubie ze stolicy, kto wie. No my oczekujemy od niego jeszcze wyników, jeszcze skupienia. Jeśli chodzi o Atletik, wygrali oni, nie wygrali, zremisowali swój mecz, więc zobaczcie, że ta przewaga już ich stopniała tylko do 5 punktów, ale teraz słuchajcie, gramy z Realem Betis, zobaczcie tylko na to. To jest zespół, który na pewno zajmuje miejsce gdzieś wysoko w tabeli, no bo niemożliwe, żeby po tych wszystkich transferach nie szło im, więc jestem ciekawy, gdzie znajduje się Real Betis. No jest to czwarta drużyna La Ligi, słuchajcie, to jest taka czwarta, można powiedzieć, że tak jak do tej pory w La Lidze było to top 3 i czuła się tylko ta trójka drużyn, tak wydaje mi się, że po tych wszystkich wzmocnieniach, które czyni Betis, to oni naprawdę mogą być rozważani już jako takie top 4, mogą jakby poszerzyć to grono zespołów, które dzieli i rządzi tą ligą między sobą, bo naprawdę bo naprawdę oni robią takie transfery i tak to wygląda, że no, że jest groźnie, po prostu. Dobra, słuchajcie, gramy z nimi, konferencja prasowa. Ostatnio odpuściłem, przegraliśmy, tym razem nie odpuszczam. Mam nadzieję, że uda się zwyciężyć dzięki temu w tym spotkaniu. Idźmy tymi listkami, no spróbujmy iść tymi listkami. Ciężko jest, fajnie by było, słuchajcie, zrobić pomiar tego, jak te konferencje rzeczywiście działają. Taki bardzo statystyczny odcinek. Może jest to jakiś pomysł. My mieliśmy tutaj 3 listki, więc teoretycznie najlepsze rozwiązanie, teoretycznie najlepsze zestawienie. No zobaczymy. Wygrali 3 mecze, naprawdę jadą teraz z wszystkimi. Z nami nie wygrali tak łatwo, ale wygrali. Kolejne 3 punkty stracone, aczkolwiek szczerze, jak zobaczyłem, jak wyglądają ich wyniki w ostatnich spotkaniach, to się przeraziłem mocno. No ale wygrali 1-0, więc mogą być naprawdę zadowoleni. Marcos Antonio coraz lepiej nam się tutaj rozwija, ale to jeszcze nie jest poziom, którego od niego oczekujemy. Tutaj czekamy na naprawdę eksplozję jego talentu, ale w sumie z drugiej strony, nawet jeżeli nie będzie eksplozji talentu, to będziemy w stanie na nim zarobić naprawdę fajne pieniądze, dzięki czemu zbudujemy większy kapitał ogólny naszego klubu, dzięki czemu będziemy mogli kupować lepszych zawodników, dzięki czemu mimo wszystko, że sprzedamy tego gościa, staniemy się lepszą drużyną. Wiecie, o co chodzi. Jak na razie nie wie, o co chodzi nasz scout ewidentnie. Może Orellana będzie lepszy. Tak dla odmiany znajdujemy Orellanę. No ale okej, słuchajcie, okej. Teraz gramy z Atletico Madryt. Zagra sobie w podstawowym składzie teraz Plaza. Po raz kolejny on wróci. No i tu zobaczymy Rofo. Rodrigo ostatnio gra słabo. Więc może wykorzystajmy go jako Jokera. No i tutaj zobaczymy sobie Brahima Diaza. Nie wiem. Nie mam troszeczkę pomysłu, powiem szczerze, na to, jak to rozwiązać. No i chyba trzeba będzie powoli wracać do formacji najbardziej sprawdzonej, czyli 4-2-3-1, bo ta elastyczność taktyczna no się nie sprawdza, ewidentnie. No ewidentnie nie. Więc trzeba, słuchajcie, poszukać nowego systemu, trzeba odrobinę pozmieniać, bo zwyczajnie to nie funkcjonuje. Tak więc przejdźmy sobie tutaj, zobaczmy formację i zobaczmy 4-2-3-1, ale oczywiście w wariancie szerokim. Ciekawy jestem, jak to będzie funkcjonowało. Oczywiście wtedy Almada będzie z lewej strony, chociaż nie, Villa będzie z lewej strony, Almada w środku, Brahim czy też Rodrigo będą grali po prawej stronie, Alcaraz, Florentino będą trzymali środek pola, więc tu niewiele się zmienia tak naprawdę. Chciałbym, żebyście tylko wy byli bocznymi obrońcami, a nie CPS-ami, będę naprawdę zobowiązany. I będzie okej, słuchajcie, i będzie okej. Tak więc mam nadzieję, że ta zmiana formacji, troszeczkę zabezpieczenie tyłów przez dwóch defensywnych pomocników będzie
skutkowało przede wszystkim uszczelnieniem tej defensywy, no bo tego nam najbardziej brakuje i ta obrona po prostu kuleje i to widać, no bo tracimy bramki na potęgę, już nie, nawet nie chodzi o to, czy my strzelamy, czy nie, tylko ja na palcach u jednej ręki chyba będę mógł policzyć spotkania, w których zachowaliśmy czyste kombo. Bardzo ciekawy zawodnik nam się trafił, tylko znowuż lewy obrońca, czyli kariera wraca do tego, że jak sypie dobrym piłkarzem, to na jednej pozycji, to może być problem. No bo będę musiał się zastanowić nad tym, kto będzie w tej rywalizacji miał większe szanse. My gramy z Celtą, która jest w podobnym kryzysie co my. No ale my na szczęście po plecach Celty, przynajmniej z tego drobnego, przynajmniej odrobinę z tego dołka byliśmy w stanie wyjść. Powiem wprost, Masip jest niezadowolony. Powiem wprost, to było nieuniknione. Więc czekamy teraz na propozycję i zobaczymy, kto będzie chciał go kupić. No, przegrał po prostu rywalizację z młodym. Co mogę powiedzieć? Uważam, że to był genialny transfer. Jeszcze raz mogę tylko podziękować osobie, która zaproponowała właśnie zakup Rofo. No bo wyhaczyliśmy gościa gdzieś tam w Argentynie. No i okazuje się być naprawdę znakomitym piłkarzem. No tracimy już teraz 11 punktów do Atletico Bilbao, a raczej nasza ilość punktów tutaj nie wzrośnie, biorąc pod uwagę to, że gramy z Realem Madryt. 1-0 przegrywamy po bramce Ceballosa, co prawda nie jest to jakiś pogrom, no ale niestety nie jest to także zwycięstwo, więc cały czas okupujemy ten środek tabeli, cały czas okupujemy to 9 miejsce, ale umówmy się, jest to podobna sytuacja do Parmy, gdzie tak trochę cichcem trzymaliśmy ten środek, ale wreszcie jak to ruszyło, to naprawdę ruszyło z kopyta, tak więc mam nadzieję, że tak będzie i w tym wypadku. No niestety, żeby zaatakować te pozycje, które w tym momencie zajmują te naprawdę dobre zespoły, trzeba zbudować bazę bardzo solidną. No i my jesteśmy na tym etapie budowania tej bazy, ale powiedzieliście, że chcieliście trudniejszej kariery, chcieliście większych wyzwań, no i my to wyzwanie razem z Ronaldo podjęliśmy, tak więc nie pozostaje nam nic innego, jak tylko tutaj kontynuować tą pracę, którą robimy i walczyć. Powiem tak, daję zaporową troszkę cenę za Masipa, bo chcę na nim zarobić dużo pieniędzy, a dla mnie nie musi on zostawać w Hiszpanii, więc jeśli chodzi o Hiszpanię, to tutaj te ceny będą dużo większe. Zobaczymy, czy uda nam się z kogoś jakieś takie pieniądze wyciągnąć. Teraz czas na mecz z Malagą. Ale czemu Marcos Antonio gra na lewej obronie? Ja mam takie pytanie, bo nie wiem, czy ja go tam wstawiłem, czy... No możliwe, że ja i Rodrigo wtedy nie zagrał. No to wtedy wyjaśnia to odrobinę gorsze rezultaty. Aczkolwiek nie wydaje mi się, że... No ale możliwe, że ja to zrobiłem. No słuchajcie, jak jest, to ja też nie wykluczam, że możliwe, że to była moja wina. Z Malagą fajnie by było wygrać. Nie są w najlepszej dyspozycji, no ale znowuż, to nie ja jestem tym, który powinien oceniać. Ale wygrywamy, słuchajcie. Wygrywamy 1-2. To, co cieszy, to strzelają zawodnicy, którzy nie są wypożyczeni. Tak więc to są gracze, którzy z nami zostaną. I to jest coś, co jest naprawdę, naprawdę budujące. Salcedo mówi, że musi grać więcej. I ma rację, słuchajcie, i ma rację. Dlatego będziemy nad tym zawodnikiem musieli troszeczkę więcej pracować, pamiętać po prostu o tej rotacji. Mamy propozycję sprzedaży Miguela, ale ja powiem szczerze, ja nie widzę powodu, dla którego mam go oddawać, więc jak chcecie, to mi zapłaćcie bardzo dużo pieniędzy za tego piłkarza i ja będę zadowolony. No i tyle, no bo nie wiem, co mam wam więcej powiedzieć. Ja w ogóle nie czuję potrzeby sprzedaży tego zawodnika. Rofo bardzo ładnie nam się rozwija i kiedy bije 80 do ceny ogólnej, wyrzucamy go z treningu, bo po prostu potrzebne nam są jeszcze sloty, żeby tutaj pracować z innymi zawodnikami. Gramy teraz z Gironą. Zawodnik wraca po kontuzji, Ricky Puig. Cieszy mnie to bardzo, że będziemy mogli z niego korzystać. Oczywiście jeszcze nie w tym meczu, ale będziemy mogli. Troszkę długo trwała, znaczy troszkę słabo nam poszła regeneracja, więc będzie trzeba tutaj troszeczkę połatać. Tak, tu chciałbym zobaczyć Fede. Tu zagra sobie Salcedo, który chciał zagrać. Tu zagra Szumi, bo może zagrać. Wydaje mi się, że tutaj naprawdę nie będzie już straty. Porro zagra po prawej stronie. Tutaj natomiast chciałbym zobaczyć Brahima i Almada zagra? Albo Marcos Antonio niech porozgrywa i na szpicy niech zagra Miguel. Tak więc słuchajcie, tak wygląda ten skład. Pomieszanie z poplątaniem. Ciężko mi powiedzieć, czy zawodników podstawowych, czy rezerwowych jest tu więcej, ale na pewno nie jest to skład słaby. Jest to skład, który w moim odczuciu z Gironą powinien sobie poradzić, więc zobaczmy. Aczkolwiek oni wygrali 3 mecze z rzędu.
ale czwartego już nie. Rodrigo wybił im piłkę nożną z głowy dubletem, co cieszy mnie bardzo, no bo dzięki temu znajdujemy się już na miejscu zabójczym ósmym. No tak jak mówię, szanse na to szóste nie mamy. Strata wynosi już 8 punktów, ale gdybyśmy byli na tej ósmej pozycji, to też nie będę płakał, słuchajcie. No zobaczymy, jak to będzie wyglądało dalej. Miguel, rozmowy spełzły na niczym. No jakoś strasznie z tego powodu nie będę cierpiał. Na przed nami Real Sociedad, zajmujący 10 pozycję. Chcę w tym meczu zagrać Emerson. Nie widzę przeszkód w ogóle, żebyś tutaj wystąpił. Dlatego ciebie zobaczymy tutaj. Chumi zmieni się z sali Su. Powróci do podstawowego składu oczywiście także Alcaraz i on przejmie opaskę kapitańską, no bo skoro jest, to przejmie. Z lewej strony zobaczymy sobie Wiję. Marcos Antonio ustąpi Almendzie miejsca, Rodrigo zagra i tutaj oczywiście Plaza powróci. No i wydaje mi się, że składzik jest naprawdę gotowy do tego, żeby wystąpić, gotowy do tego, żeby pokazać klasę. Miejmy nadzieję przynajmniej, że tak będzie. No rywal jest całkiem solidny, więc liczę na to, że uda nam się tutaj zwyciężyć. Dwie porażki z rzędu mają, więc może wykorzystamy ten ich dołek. No niestety nie, tym razem się nie udaje. Tak więc jak widzicie, złapanie tutaj tempa, jakieś granie po prostu solidne, no nie idzie nam, absolutnie nam nie idzie. I to jest duży problem, że nie jesteśmy w stanie wygrać 3-4 meczów z rzędu. Ba, nie jesteśmy w stanie nie przegrać moim zdaniem 5 meczów. Nie mówię o samych zwycięstwach, tylko także remisowanie stanowi dla nas duże wyzwanie. Nawet nie czuję, kiedy rymuję. Więc tak jak na początku z tymi, z którymi byliśmy w stanie punktowaliśmy nieźle, no tak teraz sytuacja wygląda dużo gorzej. Gramy z Villarrealem, mecz, który mógł decydować o tym, czy awansujemy do Ligi Europy. Oczywiście no w tych okolicznościach takiego pytania już sobie nie mamy co zadawać, bo wiadomo, że nie. No ale przed tym, do tego spotkania dołożymy wszelkich starań, żeby wyszło jak najlepiej. No nie dokłada starań nasz scout w Kolumbii. W tym meczu zagra Joaquin, bo zagrać chce i też tak by wypadało, że zagrać może, dlatego jego zobaczymy zamiast Salcedo w podstawie 11. Tutaj chciałbym, żeby zagrał sobie na ataku Miguel po raz kolejny, bo ostatnio gra to strzela, i z lewej strony zobaczymy Brahima. Tak więc drobne zmiany, miejmy nadzieję, że zmiany, które poskutkują tym, że uda nam się zwyciężyć w tym meczu. No Villarreal, szóste miejsce. Gdybyśmy to wygrali, my będziemy mieli wtedy punktów 55, oni 63. No to nic nie zmieni. Zresztą, jak jadą, w trzech meczach nie stracili gola, wygrali wszystko. No i nas rozjechali po prostu. Ale zobaczcie na to, kogo oni mają, słuchajcie. Richarlison, Asensio, to są naprawdę bardzo dobrzy piłkarze. I to pokazuje tylko, że czeka nas jeszcze dużo pracy. Po prostu, czeka nas jeszcze dużo pracy. No ale niestety zarządowi nie spodobało się to, że nie awansowaliśmy do Europy. I tutaj jesteśmy poniżej celu. Co prawda, zarząd nie widzi tego, że tak naprawdę my tutaj wykonaliśmy w zasadzie wszystko poza tą jedną rzeczą, a to też nie miało jakiegoś mega wysokiego priorytetu. No nic, zobaczymy, słuchajcie, zobaczymy, bo nasza praca teraz możliwe, że nawet stoi pod znakiem zapytania. No i Ronaldo jest z nas niezadowolony. Oj, 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 Ronaldo, proszę cię, nie bądź taki czerwony. Luis Nazario de Lima, nie bądź taki czerwony, ja cię proszę. My tutaj naprawdę pracujemy mocno, więc liczę na to, że to docenisz i jeszcze dasz nam jeden sezon szansy. Chociaż tak jak mówiłem, to mógł być sezon make or break i dla nas to był sezon możliwe, że break. Zobaczymy. W kalendarzu mamy jeszcze 3 spotkania przed nami, czyli do zdobycia teoretycznie 9 punktów, no ale bądźmy szczerzy ze sobą, że 6, ponieważ jeden z tych punktów do zdobycia to jest Barcelona, no ale straciliśmy już w takim razie matematyczne szanse na Ligę Europy. Zobaczmy więc, jak to będzie wyglądało w meczu z Leganés. Chce zagrać Porro, ale nie zagra. My wyjdziemy tym składem, 3 mecze z rzędu przewalili. Ja nie wiem, jak tam wygląda nasze zestawienie 3 ostatnich spotkań. Na szczęście teraz możemy dopisać sobie zwycięstwa, ale zobaczcie, kto nas ratuje. Po raz kolejny to bramki Rodrigo nas niosą. I zresztą, jeśli spojrzymy na ten sezon, no to bramki Rodrigo są na miejscu 5, ma 20 goli. I zaraz zobaczymy na statystyki ogólne tego sezonu, ale obawiam się, słuchajcie, obawiam się, że to jest duży problem, żeby go zastąpić, że to będzie naprawdę bardzo, 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 bardzo duży problem, żeby tutaj Brazylijczyka
po prostu uzupełnić po tym, jak on odejdzie. Będziemy oczywiście robili transfery, jeżeli zostaniemy w tym klubie, ale no to będzie wymagało od nas naprawdę dużej zmyślności i też ściągnięcia kogoś, kto tutaj będzie działał i też tych ocen ogólnych, bo ja mogę ściągnąć tego Tetę i wszystko fajnie, ale boję się, że on tutaj no zwyczajnie może nie funkcjonować tak dobrze, jakbyśmy tego od niego oczekiwali, przynajmniej na początku, z uwagi na ocenę ogólną, i to będzie powodowało problemy, no bo bramek nie będzie miał kto strzelać, tak jak teraz zrobi to Rodrigo. No niestety, nie strzelił Rodrigo, ale niestety wygrywamy, Florentino strzela, Miguel strzela i możemy być zadowoleni, tak więc po prostu to jest duży problem, że będziemy troszeczkę w miejscu... No niestety, Salcedo się wkurzył. Boję się troszeczkę, że będziemy w takim miejscu, w jakim był i w zasadzie cały czas jest Real Madryt, któremu zabrano te kilkadziesiąt goli Cristiano Ronaldo co sezon i no nie ma kto ich dostrzeliwywać i to widać po grze królewskich. Więc no zobaczymy, słuchajcie, walczymy teraz o tą siódmą lokatę, bo to na pewno będzie wyglądało lepiej niż, o proszę bardzo, całkiem wysoka sprzedaż dogadana, to na pewno będzie wyglądało zdecydowanie lepiej niż sytuacja, w której otrzemy się o 2-3 miejsca o tą Ligę Europy, jedno poniżej, no to będzie wyglądało inaczej, ale tutaj nie ma na to szansy. Salcedo jest na liście transferowej dany przez komputer, tak więc tutaj będą zgłaszały się po niego zespoły, aczkolwiek no ja nie jestem chętny do sprzedaży tego zawodnika. Mojano, słuchajcie, no tutaj się muszę zgodzić. Chciałbym wystąpić w naszym ostatnim meczu u siebie, aby móc pożegnać się z fanami. Mam nadzieję, że będzie taka możliwość. To będzie zaszczyt, no stary, no... Słuchajcie, no to jest prawdziwy kapitan, on wystąpi w tym meczu, ja wiem, że tutaj nie powinien, jakby, że to na pewno nie wpłynie dobrze na nasz występ, ale sami zrozumiecie, on wystąpi w tym meczu, rola oczywiście jego będzie kapitana, no i kibice go pożegnają i to jest piękne, on kończy karierę w naszych barwach, ja mówiłem, ma wolną rękę jeśli chodzi o kontrakt, jeżeli nikt go nie podpisze, no to my się zgodzimy. Jakby przejmiemy ten kontrakt, jeszcze raz przedłużymy. No niestety, raczej nie był to najlepszy występ Mojano, ale nie został zmieniony, co ciekawe. Nam dwie bramy załadował Coutinho, jedną Griezmann, więc sami widzicie, że no jeszcze do tej Barcelony trochę nam brakuje. I w lidze zajęliśmy, słuchajcie, 9 miejsce, no czyli na pewno nie premiujące nas do pucharów, no co boli, nie ukrywajmy, ale z drugiej strony wydaje mi się, że to jest po raz kolejny, wiecie, takie budowanie obozu przed atakiem szczytowym, że jesteśmy coraz bliżej tego, że to 9 miejsce jest naszą bazą, takim bezpieczeństwem i teraz na tym jesteśmy w stanie, z tego jesteśmy w stanie się wspinać po tą 6 lokatę. Masip został sprzedany, Mojano zawiesza buty na kołku, więc wiele rzeczy dzieje się w naszym klubie takich, można powiedzieć, troszkę pokoleniowych, no bo tutaj następuje do wymiany tych zawodników, comiesięczny raport, jeśli chodzi o juniorów tutaj. No mamy bramkarza, słuchajcie, mamy bramkarza, no kto wie, może ten Basquez będzie kolejnym piłkarzem, który tutaj będzie nam w stanie pomóc, więc weźmy go sobie. Bardzo fajna kwota, znaczy bardzo fajna wartość. Tutaj odmawiamy i tutaj odmawiamy, więc możliwe, że tak naprawdę się okaże, że będziemy mieli Porro i teraz za plecami Porro wyrośnie nam nowy młody talent, więc wiecie co, podpiszmy go sobie od razu, no bo nie ma co tutaj zwlekać, mamy jego, mamy tego Orejany, nie wiem do końca jak to będzie wyglądało jeśli chodzi o przyszłość tego lewego obrońca, jeśli chodzi o bramkarza, to ja naprawdę chętnie dam mu szansę rozwoju, bo tak, Porro na razie możemy zostawić, jeśli chodzi o rozwijanie się, chociaż w sumie z drugiej strony niech bije to 80... Rofo, Boże Święty, nie Porro, tylko Rofo. Niech on bije to 80 i ja będę naprawdę zadowolony. No i wtedy tutaj wskoczy sobie ten drugi młody bramkarz i to będzie wyglądało naprawdę spoko. Ale słuchajcie, czas podsumować ten sezon, to jest teraz najistotniejsze, bo to jest naprawdę kluczowe w tej sytuacji. Ustawmy sobie oczywiście piłkarzy spotkaniami. I lecimy z tymi, którzy grali. Velasco z wiadomych względów nie grał, więc tutaj jego nie mam zamiaru w ogóle liczyć w żaden sposób. Fajnie, że i tak się rozwinął plus 3, biorąc pod uwagę to, no, że cały sezon do zapomnienia. Dalej, Mojano, tutaj dziękujemy po prostu za karierę. Neves, muszę powiedzieć, że jestem rozczarowany jego rozwojem, bo gościu cały czas leci na treningu, a naprawdę nie idzie to jakoś mega szybko, więc trzeba będzie się zastanowić nad nim, czy chcemy z nim współpracować.
pracować dalej. Meryki Pu już bez żadnych treningów rozwija nam się taki dobre uzupełnienie. Nie żałuję, że go ściągnęliśmy w ogóle. Shumi plus 7 i to jest najważniejsze. Za nic więcej nie chcę go oceniać. Marcos Antonio plus 5 to także jest istotne. Tutaj za nic nie chcę go oceniać. No i muszę powiedzieć, Pedro Porro. Mecz w Pucharze Hiszpanii zdominował, ale ogólnie jeśli chodzi o ligę, bardzo solidna średnia, możemy być z niego zadowoleni. No Masip bardzo brzydko się starzeje, no nie ma co się oszukiwać, zobaczmy na te średnie, nie wygląda to dobrze, no w 16 spotkaniach 2 czyste kąta, więc no dobrze zdiagnozowaliśmy akurat ten problem. Salcedo raczej będzie piłkarzem, z którym się pożegnamy i tutaj będziemy chcieli zamiast niego prawdopodobnie ściągnąć do siebie Edera Militao, żeby podnieść klasę tego naszego zespołu. Miejmy nadzieję, że tu Ronaldo pomoże w negocjacjach. Miguel plus 5 oceny ogólnej, to cieszy. 6,50 mogło być lepiej, 6 bramek w tym sezonie w 23 spotkaniach, no sami rozumiecie. W Copa de España Rofo zaliczył jeden fantastyczny występ, ale ogólnie średnia nie wygląda jakoś mega dobrze, ale pamiętajmy, to jest młody bramkarz, on cały czas się rozwija, dajmy mu jeszcze szansę. No Emerson, tutaj ogromna dysproporcja pomiędzy nim a Porro, jeśli chodzi o średnią, no trzeba będzie, słuchajcie, z nim popracować też troszkę na treningach, chociaż mimo wszystko bez treningów ma już 80 oceny ogólnej. Brahim, z nim się żegnamy, występy fatalne jeśli chodzi o liczby, tego na pewno pana nie będzie nam brakowało. Fede, 6,30 z 30 występów, dużo meczów z łapki, więc myślę, że przez to też ta ocena troszeczkę niezbyt wysoka. Sali Su, no wydaje mi się, że to jest w takim razie sygnał do drobnej przebudowy tej defensywy. 6,30 z 31 spotkań to nie jest dobra średnia w moim odczuciu, więc będziemy musieli o nim pomyśleć. Plaza cały czas nie zawodzi, 16 trafień w tym sezonie, 6,80 średnia, możemy być z niego naprawdę zadowoleni. Joaquin, 6,40, no czyli minimalnie lepiej niż Sali Su i to pokazuje, że będzie potrzebny świeży impuls do środka pomocy. Bardzo słaby sezon w wykonaniu Alcaraza, słuchajcie. No i to pokazuje, że on musi poszukać innego miejsca. Jeżeli my chcemy zrobić krok do przodu, jeżeli my chcemy być lepsi, to musimy się go pozbyć i musimy pozwolić mu odejść, dlatego on trafia na listę transferową. Kufre, tutaj tak samo będzie troszeczkę czas decyzji i zastanowienia się, ponieważ na nim możemy już sporo zarobić, a średnia za występy nie najwyższa, słuchajcie, no to jest gościu, którego pozycja nie była w ogóle zagrożona i trzeba będzie naprawdę mocno rozważyć jego przyszłość w zespole. Ale Florentino, tak samo marna średnia ocen, ale on, pamiętajmy, no jednak to jest gościu 21-letni, plus 3 oceny ogólnej, jeszcze damy mu szansę, tutaj na pewno nie będziemy się z nim rozstawali, ale lewa obrona, tak jak mówię, pozostawia wiele do życzenia. Rodrigo, 7-0 średnia ocen, prawie double-double, 20 bramek i 9 asyst. No nic poza żalem nam nie pozostanie po odejściu tego piłkarza, słuchajcie, no wybitny zawodnik. Almada, no tutaj wpasowanie w drużynę poszło średnio z jednej strony, bo patrząc na bramki i asysty mogło być lepiej, ale średnia ocen nie najgorsza. Na 38 spotkań 6,50 to już jest ok, poniżej jest naprawdę słabo, powyżej jest już lepiej. To jest 6,50 jest akceptowalne, uważam. 6,30 VI pozostawia troszkę do życzenia, statystycznie trochę lepiej, ale słuchajcie, z 41 spotkań, jednak 3 gole, 4 asysty pokazują, że tu w tym Realu Valladolid czeka nas jeszcze naprawdę bardzo dużo pracy. No i elementem tej układanki już nie będzie Ruben Alcaraz, któremu po prostu powiem szczerze, że nie będziemy mieli dla niego miejsca boisku. No i my dostajemy także propozycję transferu za Salcedo z Tottenhamu i to mnie bardzo cieszy, słuchajcie, no bo nie chcę go oddawać do zespołu, z którym bezpośrednio rywalizujemy, ale na pewno nie chcę go oddawać za takie pieniądze, bo on jest warty zdecydowanie więcej i moim zdaniem jesteśmy w stanie powyżej 25 milionów za niego wyciągnąć. A pamiętajcie, Eder Militao dla nas byłby transferem po prostu wymarzonym. No i powoli też budujemy sobie ten kapitał, budujemy te pieniądze i budujemy to w sposób całkowicie naturalny, słuchajcie. Żadni bogaci inwestorzy, nic z tych rzeczy. Mądre zarządzanie budżetem. Zobaczcie, ile zaoszczędziliśmy posiadając takiego Rodrigo, posiadając takiego Brahima Diaza. No to byli piłkarze całkowicie nas tutaj niosący, za których płaciliśmy sporą pensję, ale pensję całkowicie do przeżycia i tutaj uratowało nam to naprawdę skórę, uważam. No tylko teraz tak naprawdę wypływamy na szeroką wodę i teraz się kończy to jechanie z dodatkowymi kółkami na rowerze. Teraz te kółka odpadają, no i zapomoga w postaci tych wypożyczonych piłkarzy się kończy. Już takiej klasy zawodników nie będziemy w stanie wypożyczyć, więc kolejny sezon będzie już naprawdę bardzo, bardzo ciężki. To, że będzie kolejny sezon, o tym jestem święcie przekonany, słuchajcie, tutaj żadnej jakby
Tutaj jakby nie ma innej opcji. Zawodnik wraca z wypożyczenia. Super. I comiesięczny raport jeszcze tutaj mamy odnośnie juniorów. To jeszcze sobie zobaczymy. No nie wyrzucą nas. Jak gdyby ja wiem, że Ronaldo nam jeszcze ufa na tyle, żeby nas podtrzymać jeden sezon. Ale to już będzie sezon naprawdę make or break. To już będzie sezon, w którym naprawdę będziemy... słuchajcie... na cenzurowanym. No i zobaczymy, jak w tym sezonie sobie poradzimy. Ja Wam zatem bardzo dziękuję. Widzimy się oczywiście już jutro, ale teraz to było na tyle. Na razie, piona!